Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na najnowsze wydanie magazynu Fan Club Studio w telewizji WTK. Dziś wraz ze mną znamienici goście, zresztą jak co tydzień wyjątkowe postacie, jeżeli chodzi o poznański sport. Dariusz Motała, a więc były team manager Lecha Poznań, a obecnie guest Sports Academy. Witam serdecznie. Cześć, witam. A także Dawid Cytrowski, komentator meczów sportowych, dziennikarz sportowy Radia Poznań. Witam równie serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Jesteśmy panowie w dobrych nastrojach. Obie poznańskie drużyny punktowały w ten weekend, ale zanim porozmawiamy o tych spotkaniach, no to proponuję, abyśmy obejrzeli sobie krótki materiał, a w zasadzie wypowiedź trenera Macieja Skorży z konferencji prasowej. Zaczął się ten mecz tak, jak zakładaliśmy. Udało nam się Górnika zepchnąć do obrony, udało nam się być długo w ataku pozycyjnym i może brakowało takiej precyzji pod szesnastką, może brakowało więcej ruchu, więcej stworzenia przestrzeni za linią obrony przeciwnika, wykorzystaniem naszego takiej większej rotacji z przodu naszych ofensywnych zawodników. I po jakimś tym pierwszym fragmencie nasz impet osłabł i Górnik wyprowadził bardzo groźną sytuację, bardzo ładną akcję, po której wyszli na prowadzenie. Byliśmy w trudnym położeniu, na szczęście po uderzeniu w fantastycznym strzale Niki udało nam się do przerwy remisować. No a w drugiej połowie to już były zwroty akcji w jedną i w drugą stronę, szczególnie po tej przerwie spowodowanej racami, takie naprawdę, że ten mecz zaczął przybierać taki obrót, że raz jedna strona była bardzo blisko zdobycia bramki, raz druga, taki rollercoaster troszeczkę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, z happy endem dla nas. No właśnie, to ostatnie zdanie chyba najważniejsze, to, że to spotkanie zakończyło się happy endem dla piłkarzy Lecha Poznań. Trener mówił o tym, że gdzieś to spotkanie przypominało momentami taką jazdę rollercoasterem, kolejką górską. Faktycznie panowie gdzieś zgodzicie się z tą opinią? Może od Darka zaczniemy? Wiesz co, ja może bym do takiego rollercoastera tego nie porównał, natomiast były fazy, gdzie Lech miał wszystko pod kontrolą i były fazy w tym meczu, gdzie rzeczywiście Lech tracił tę kontrolę tak jak podsumował tutaj idealnie trener Skorża, ten pierwszy fragment Lecha był dobry, widać, że Górnik był skoncentrowany na tym, żeby gola nie stracić, żeby, że tak powiem, dobrze prezentować się w tył. Później wyszła im fantastyczna akcja, bo trzeba powiedzieć, że dawno nie widziałem takiej akcji rozegranej na bułgarskiej przez rywali, którzy zagrali świetnie w bocznym sektorze, wejście, piłka wykończona przez Jimeneza i było 1-0 ja zacząłem się obawiać, mówię, w takim najgorszym momencie, gdzie ten mecz zaczął się dobrze, później zaczął się wymykać, Lech traci gola, no ale w tym sezonie jednak widać, że Lech ma to coś, co stoi za nim, bo ten gol Kwekwe w takim momencie, w takiej sytuacji też ta piłka była bardzo trudna, bo on przyjmował ją, praktycznie z kroku uderzał, no i fantastycznie, i to zawsze daje ci taki impuls do przerwy, więc to był chyba taki kluczowy moment, żeby wejść na drugą połowę z większą wiarą, że w tym meczu można się po 3 punkty. To proponuję, abyśmy sobie uporządkowali te wydarzenia boiskowe, tak jak już tutaj trafnie to wszystko ująłeś. Rozpocznijmy od pierwszego gwizdka. Faktycznie Lech wyszedł bardzo dobrze nastawiony na swojego rywala. Górnik Zabrze przez pewien czas nie mógł wyjść nawet z własnej połowy. I myślę, że też inaczej by się potoczyło to spotkanie, gdyby już na samym starcie padła bramka po strzale głową Jespera Karlstroma. Tam ta pierwsza sytuacja, gdzie piłka no, została fantastycznie wybroniona przez Daniela Bielice, ten strzał został wybroniony. Myślę, że wtedy Lech też no, mógłby nieco spokojniej rozgrywać to spotkanie. Czy w ogóle to spotkanie było o tyle dziwne, że jakby mam bardzo podobne zdanie do tego, co Darek mówił. To znaczy Lech w momencie, kiedy wydawało się, że ten mecz kontroluje i że może nie tłamsi aż tak mocno rywala, natomiast z minuty na minutę zyskuje przewagę i dąży do tego, żeby zdobywać bramkę, to nagle Górnik w pierwszej połowie wychodzi z kapitalną akcją, prowadzi 1-0. W drugiej połowie było podobnie. To znaczy Lech starał się uspokoić mecz i tak sobie krok po kroku spokojnie dążyć do tego, żeby zdobywać te bramki, po czym nagle Górnik wychodzi z akcjami, Anża trafia w poprzeczkę, Podolski wychodzi sam na sam i tak dalej, więc jakby to był mecz taki, który wydawało się, że Lech powinien go mieć spokojnie pod kontrolą, natomiast ten Górnik potrafił robić robotę i potrafił w najmniej oczekiwanych momentach gdzieś wychodzić z groźnymi sytuacjami. Podobnie było właśnie o czym ty mówisz w pierwszej połowie, że Lech kontrola absolutna przez te pierwszych 20 kilka minut,
Po czym nagle wychodzi Górnikowi akcja naprawdę fantastyczna, już pomijając to, że tam pewnie błędy w obronie zostały popełnione, czy Douglasa, czy Pereiry, który nie przypilnował Jimeneza, trochę zabrakło takiej komunikacji na linii Kamiński-Douglas w przekazywaniu sobie krycia. Natomiast no, troszkę to wstrząsnęło Lechem i dlatego tak ważne było to, że ten gol Kwekweskiriego tuż przed przerwą, faktycznie no, świetnie mu to wyszło. Strzał z kroka, bez rozbiegu, tak mocna bomba pod poprzeczkę, to naprawdę rzadko kiedy się ogląda. Widać było, że jeszcze ten Górnik nie zdążył się zorganizować po tej pierwszej jakby sytuacji Amarala, bo to w zasadzie było zaraz po tym, jak było podanie w pole karne. Amaral zmarnował sytuację i od razu poszła jeszcze odpowiedź. Także Joel Pereira przytomnie zagrał do Kwekwe, a ten naprawdę świetnie uderzył. I to myślę, że był taki ważny moment, bo widać było, że i Lech był troszkę wstrząśnięty po tej bramce, to znaczy jak to się wydarzyło, przecież my tutaj zupełnie panowaliśmy, a tu nagle Górnik taką akcję zrobił. Także mogło się to różnie potoczyć i Kwekweskiri chyba zrobił robotę tą bramką. Swoją drogą ciekawe jest to, że to właśnie Jesus Jimenez strzelił gola Lechowi, a także, że Erik Janża, wspomniany przez ciebie, Dawidzie, miał dwie sytuacje, po których te bramki mogły faktycznie paść. Zawodnicy, o których mówiło się w kontekście dołączenia do Lecha Poznań. To rzeczywiście, o nim się najczęściej mówiło, obaj gdzieś byli tam w kręgu zainteresowań. Szczerze przyglądałem się temu Jimenezowi, no to jest taki zawodnik, który jest jednak profilem innym zawodnikiem niż Isak. On często sobie wraca w środkową strefę, też ta rotacja z przodu, Nowak, Podolski i Jimenez, oni są bardzo płynni w tych przejściach. No i też to pokazuje, że on ma troszeczkę inne jak gdyby walory. Myślę, że w takim profilu, którego szuka trener Skorża, to nie jest zawodnik. Jednak trener chce mieć tą dziewiątkę taką jak silną, wysoką, grającą jednak częściej w polu karnym i dlatego jest też sobie tym drugim wyborem. Natomiast jest to na pewno ciekawy zawodnik. Ja bardziej przyglądałem się młodzieży Górnika też, bo i Kubica, i Wiśniewski, to no, trzeba powiedzieć, że Górnik też ma naprawdę solidnych zawodników, którzy za chwilę mogą wyjechać za granicę, mogą zagrać w reprezentacji i też pod okiem trenera Urbana, przecież to widzieliśmy w meczu z Legią Warszawa, ta młodzież dostaje szansę i ją świetnie wykorzystuje, więc pod tym względem naprawdę szacunek dla trenera Urbana i Górnika i to naprawdę był trudny rywal. Ja jeszcze też widziałem taki plan na mecz trenera Urbana. On chciał przeczekać ten moment, żeby Lech się wyszalał, bo wiedział, że w drugiej połowie no Lech będzie za wszelką cenę chciał wygrać to spotkanie, więc tych szans będzie więcej i rzeczywiście ten moment w tej drugiej połowie był, gdzie te sytuacje Górnik stwarzał sobie łatwiej, ale przez to, no, że Lech musiał odkrywać się coraz mocniej. Nie? W pierwszej połowie była taka sytuacja, w której Lech obrońcami wszedł bardzo wysoko po stałym fragmencie i wychodził z kontratakiem. Jeden ze środkowych zawodników i zagrywał bodajże do Jimeneza za mocno. No, Lech był całkowicie odkryty. To też było widać, że znowu w Poznaniu było nastawienie tylko i wyłącznie. Gramy o każdą piłkę, o każdy moment, w którym ten mecz możemy zamknąć i to zwyciężyć. Tak? Inna sprawa, że Lech, trudno nie odnieść wrażenia, że w końcówce tej rundy no, złapał, nie chcę powiedzieć zadyszkę, bo to za dużo powiedziane, natomiast no, to nie był ten Lech z tej jakby środkowej części tej rundy jesiennej. Dziwi mnie to o tyle, że no, pamiętajmy, Lech nie grał w europejskich pucharach, więc to nie jest tak, że Lech miał nie wiadomo jak długi maraton spotkań do rozegrania tej jesieni, co chyba tylko potwierdza tezę, że w polskich warunkach bardzo ciężko jest stworzyć zespół, który będzie potrafił zdominować na przestrzeni kilku miesięcy ligę na tyle, żeby zupełnie spokojnie sobie mecze wygrywać, bo nie pamiętam, czy w ostatnim czasie była taka drużyna w polskiej lidze, która była aż tak jakby zdominowała całą rundę. Lech widać było, że już jednak ten jego impet osłabł w ostatnich spotkaniach. Dlatego też ważne jest to, że potrafi wygrywać takie mecze, jak ten z Górnikiem Zabrze, bo moim zdaniem właśnie takimi spotkaniami zdobywa się później Mistrzostwo Polski, że wygrywa się mecze, w których może nie wszystko idzie idealnie, ale potrafi się je przepchnąć na swoją stronę. Lechowi długo brakowało tego w poprzednich latach, to znaczy Lech wygrywał tylko te mecze, w których grał naprawdę doskonale albo zbliżał się do tej doskonałości i wówczas te mecze wygrywał. A jak kiedyś, jak cokolwiek szło nie po jego myśli, to od razu gubił punkty. W tej rundzie już mieliśmy kilka takich spotkań, w których Lech, mimo że nie grał doskonale, to jednak potrafił spotkanie przepchnąć. I to jest bardzo istotna umiejętność. Świadczy o tym tylko to, że w bilansie, który możemy obserwować, jeżeli chodzi o zespół Lecha Poznań, mamy tylko dwie porażki, jeżeli chodzi o tych kilkanaście spotkań, 19 już spotkań, które zostało rozegranych już. 12 zwycięstw, 5 remisów, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry wynik. O tej pozycji Lecha Poznań za moment jeszcze porozmawiamy, ale proponuję, abyśmy wrócili do meczu. Faktycznie gol Niki Kwekweskiriego, który dał nadzieję kibicom, na pewno też uspokoił.
zespół Lecha Poznań, na pewno łatwiej było wyjść na drugą połowę drużynie Lecha i trudniej drużynie Górnika, co też było widać przez kilkanaście minut po przerwie. Natomiast mam wrażenie, że też ten moment, w którym race zostały odpalone na trybunach, a także moment, w którym sędzia główny musiał opuścić boisko w cudzysłowie, czyli gdzieś ta zmiana arbitra głównego była no, powiedzmy konieczna. Mam wrażenie, że te dwie przerwy kilkuminutowe trochę też wybiły z rytmu zawodników Lecha Poznań, którzy do tego czasu wyglądali naprawdę dobrze i mówił o tym też Nika Kwekweskiri nie na konferencji prasowej, tylko na takim no, briefingu powiedzmy gdzieś w Migzonie. Wspominał, że właśnie to miało wpływ na postawę Lecha. Faktycznie było coś takiego, że Górnik Zabrze waszym zdaniem po tej przerwie kilkuminutowej wskoczył na nieco wyższe obroty? Może odpoczął trochę od tej ofensywy Lecha? Wiesz, ta przerwa finalnie trwała 13 minut, bo o tyle było dołożone, to rzadko kiedy zdarza się... To w zasadzie druga przerwa w meczu, tak naprawdę. Dokładnie, no także zaczynasz mecz, wychodzisz po przerwie 15-minutowej i grasz tam chyba, nie wiem, 10 czy 12 minut, jest następna przerwa i rzeczywiście to gdzieś mogło wybić. Zawsze wtedy łatwiej jest pozbierać się zespołowi, który ma kryzys, tak? Który ma problem i gdzieś jest ten moment na skorygowanie. Gorzej jak właśnie tobie zaczynają się te akcje napędzać i teraz masz przerwę i musisz czekać, to zawsze jest to bardziej korzystne dla tego zespołu, który jest w tarapatach. Ale ty powiedziałeś o dwóch rzeczach. Dla mnie trzecią niezwykle ważną i nie wiem, czy najważniejszą utrzymującą była ta interwencja Bednarka w sytuacji Podolskiego. Tak? I to pokazało, że no, gdzieś wczoraj też słuchając głos Lecha na Twitterze pozdrawiamy kibiców i redaktora Dobrasza, fajna gdzieś też padła, że jednak on wybronił strzał Podolskiego, tak? To nie był młodzian, który spanikował w tej sytuacji, tylko jak wchodziłem na stadion, a byłem z bratem, to mówię, przypomniał mi, a dzisiaj Podolskiego będziemy oglądali. Rzeczywiście mówię, zobaczysz, że jak on będzie miał jakąś taką sytuację, to jest facet, który rozwiązuje wszystkie sytuacje. 9 na 10 takich sobie wykorzystał. Tak, i też siłowo, nie? On uderzył, wiesz, mocno po ziemi, tak? To nie jest zawodnik, który raczej tam słynie z takiego wcinania, czy gdzieś no, ma taką pewność tej lewej nogi i ładunek, więc podejrzewam, że to już mu odcięło prąd. Chwilę później była ta sytuacja, gdzie też był blisko w polu karnym, gdzie padł, ale tam była czysta interwencja, więc dla mnie ja bym tą trzecią sytuację dołożył i to pokazuje, że w tym meczu każdy z zawodników gdzieś stworzył element, który finalnie trener Skorża poskładał do całości i przyniósł ten efekt trzypunktowy. Często chwalimy defensywę Lecha Poznań, ale faktycznie w tej końcówce, powiedzmy regulaminowego czasu gry, ta powiedzmy 75, 90 minuta, no to była ofensywa Górnika Zabrze i faktycznie Filip Bednarek, co by o nim nie mówić, miał już lepsze spotkania, miał gorsze spotkania w barwach Lecha Poznań, ale to był faktycznie chyba taki, oprócz tego meczu z Charleroi, to był jego najlepszy występ, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. I też nie zapominajmy o tej sytuacji Erika Janży, bo oczywiście tam na początku poprzeczka pomogła bramkarzowi Lecha Poznań, ale później ten strzał był naprawdę kąśliwy, taki przy słupku bramki Filipa Bednarka i to była pierwsza taka sytuacja, a później faktycznie no, ten strzał Podolskiego, rewelacja interwencja najwyższych lotów. Ja z Bednarkiem mam taki problem, że on potrafi wyjąć naprawdę świetny mecz. No przecież z Wartą Poznań, umówmy się, no on też wyjął ten mecz. No, różnie mógł się ten mecz z Wartą potoczyć, jeżeli on by nie wyjął tej sytuacji z relaka. To była 200% sytuacja. Warta by się zamurowała i ja tam wyczuwam, że Lech naprawdę by miał duży problem. Z Charleroi to dalsza historia, ale w tym sezonie chociażby to ostatnie spotkanie teraz z Górnikiem, no tak samo, no przecież gdyby Lech stracił bramkę na 2-1, to także to niekoniecznie musiałoby się happy endem zakończyć. Tylko, że problem Bednarka jest taki, że potrafi też niestety błąd popełnić, tak jak w Lubinie chociażby i on widać po nim, że on ma problem z tymi dośrodkowaniami, że to więc nie jest... Tak. Jeśli chodzi o te intuicyjne interwencje na linię, świetny, refleks, wprowadzenie nogą, to jest naprawdę... A problem półka. Jednak jest przy tych dośrodkowaniach, nie? I to rywale będą mogli wykorzystywać. I to nawet na piąty metr często te dośrodkowania są bite i wydaje się, że na spokojnie bramkarz wyjdzie, złapie tę piłkę gdzieś w koszyczku, przytrzyma ją i być może ruszy kontra, a jednak no, Filip stoi często przyspawany do linii bramkowej. Po nim widać, że on to przeżywa, to znaczy jeżeli już popełni błąd, czuje, że no, źle obliczył lot piłki, że nie wyszedł w takim momencie, w którym powinien, albo wyszedł, a nie powinien, to widać, że to w nim siedzi i jak dużo znaczy dla niego to, jeżeli coś
obroni, coś naprawdę poważnego. Widać było chociażby teraz, jak Podolskiego zatrzymał, jak od razu podbiegli do niego koledzy, jak mu tam zaczęli gratulować. No był dumny jak paw. Ja pamiętam po meczu z Wartą Poznań zszedł do mixzony i zżartowaliśmy, że witamy architekta zwycięstwa. To też, no, no tak uśmiechał się, ale widać było po nim, że jest zadowolony z tego, że także inni to widzieli, że, no, że był bohaterem meczu z poznańską Wartą. Więc dla niego, myślę, z takiego psychologicznego punktu widzenia to też jest ważne, że no, zdarzają mu się spektakularne interwencje. I tutaj dodam jedną rzecz właśnie, to co zacząłeś bardzo trafnie moim zdaniem mówić o tej pewności siebie. W tej mixzonie też zapytany o to, czy będzie dalej tym pierwszym bramkarzem Lecha, czy widzi to w ten sposób. Filip odpowiedział oczywiście, że tutaj nie podlega dyskusji, ja walczę o to miejsce i wydaje mi się, że moje ostatnie występy no, wskazują na to, że powinienem tym pierwszym bramkarzem pozostać i myślę, że teraz kolejne spotkanie, które pokazuje, że faktycznie trener Skorża dokonuje dobrego wyboru, chociaż też nie zapominajmy o tym, że Miki van der Hart wraca dopiero po urazie, więc pewnie dopóki w gazie będzie Filip Bednarek, to nie powinniśmy się spodziewać Holendra w bramce, chociaż być może teraz w trakcie tej przerwy obozu przygotowawczego ta rywalizacja rozpocznie się na nowo. No myślę, że tak będzie, że właśnie ten okres przygotowawczy pokaże teraz, jeśli będą obaj zdrowi i trener Skorża. Myślę, że Bednarek wykorzystał swoją szansę i dał dobry impuls. Tak? My zawsze też pamiętajmy, jak trudno się gra zawodnikowi, którym cały czas gdzieś on z boku słysza, czy będziesz pierwszym, a czy nie przyjdzie następny bramkarz i jak gdyby gdzieś to zawsze w twojej podświadomości to jest też próba charakteru i myślę, że on z tej próby charakteru wychodzi zwycięsko i pokazuje. I ja nie jestem wcale przekonany, że dobra forma van der Harta spowoduje, że on wróci do bramki, bo znam trenera Skorżę i on jednak bazuje na takim, jeśli coś zaczyna dobrze wychodzić, jeśli coś idzie w dobrą stronę, to uwierzcie mi, że tych roszad, tych zmian za dużo trener... Ja i tak jestem zdziwiony, że trener Skorża robi taką rotację w środku pola w tym sezonie. Ale też być może zmienił swoje podejście w kontekście trzymania całej grupy. I to jest kolosalna zmiana. Ale jak zobaczymy sobie Salamona, zobaczymy sobie Milicza, Bednarka, tak, Kallströma, Isaka, Kamińskiego, to Tamara. Jest taki trzon, do którego są dobierani w zależności od dyspozycji rywala, w zależności od tego, jaki trener ma pomysł, więc ten cały ten kręgosłup mamy zbudowany, plus Kamińskiego, który akurat w tym meczu, no nie był to jakiś jego mecz spektakularny, ale no to jest zawodnik, który utrzymał przez całą rundę naprawdę bardzo wysoki poziom, dał dużo impulsów, dużo goli i z tego się należy cieszyć, więc wracając do tego, no ta rywalizacja będzie otwarta i myślę, że troszeczkę wyżej stoją jednak akcje Bednarka, bo pokazał w tej rundzie, że można na niego postawić. Pamiętajmy też, że z drugiej strony van der Hart miał mocną pozycję w szatni, bo on był gdzieś w radzie drużyny, często zakładał opaskę kapitańską, więc tutaj to naprawdę będzie ciekawa rywalizacja. Sam jestem ciekaw, jak to się skończy. Filip Bednarek powiedział taką rzecz, że kiedy wskoczył do bramki po kontuzji van der Harta, starał się robić wszystko, by nie dać trenerowi Skorży argumentów do tego, by ten ewentualnie o zmianie pomyślał, kiedy van der Hart już się wyleczy. I mam takie wrażenie, że faktycznie nie dał tych argumentów do ręki. To nie jest tak, że Maciej Skorża może sobie teraz myśleć, że no może gdyby van der Hart bronił, to tych punktów byłoby więcej. No bo nie byłoby tak naprawdę. Czy jeżeli sobie zastanowimy się, jakie bramki Lech tracił, to tak naprawdę wyraźne pretensje do Bednarka można mieć za drugie trafienie w Lubinie, gdzie no tam nie najlepiej to sobie wszystko obliczył. Przy pozostałych trafieniach, no nie jestem dość specjalistą od gry bramkarzy, natomiast nie wydaje mi się, żeby jakieś większe błędy popełniał, a były sytuacje, w których naprawdę ratował skórę Lechowi Poznań. Ja wiem, że do niego troszkę taka łatka została przylepiona jakiś czas temu i ciężko mu to zdrapać z pleców, kiedy faktycznie jeszcze w poprzednim sezonie no, zdarzały mu się dużo słabsze występy i jakby odklejenie tej łatki, nawet nie tylko w kontekście Bednarka, ale ogólnie, to jest bardzo trudne zadanie, ale... Ale to się udało niektórym zawodnikom Lecha Poznań, którzy no, też zawodzili Bartosz Salamon, chociażby, to tak? Się udało całemu zespołowi. To, no, zobaczcie, to jest ten moment, o którym warto wspomnieć. To super. To nie jest już Lech taki z memów, prawda? Tak, tak. I tu jest zupełnie, jak widziałem wczoraj, te podziękowania to będą super święta i jak gdyby ta euforia podniesie się z takiego marazmu, tak? Z takiej sytuacji, no jest sztuką i pamiętajmy, dzisiaj już jest jeden zespół, którego Lech nie poprawi w dwóch meczu, czyli Radomiaka. Z Radomiakiem straciliśmy 5 punktów. Ja sobie przypominam
a propos tego meczu z Radomiaka, jak się przeobraził wizerunek Lecha Poznań? Pamiętacie ten pierwszy mecz tutaj przy Bułgarskiej 0-0? Niepewność. I były takie głosy, no znowu sezon, znowu co to jest dokładnie za drużyna. Do tego chciałem wrócić. Że oni znowu gdzieś tam Radomiak przyjeżdża, jakiś Beniaminek. Deklaracje wyssane z palca. Tak, że my chcemy o mistrzostwo walczyć, jak tutaj Beniaminek przyjeżdża i punkt wywozi z Poznania. Kompletny brak wiary w drużynę, nawet po zwycięstwie w Zabrzu. No dobrze, wygrali z tym Górnikiem, mówię o tym meczu w drugiej kolejce, co 3-1 Lech wygrał. Na dalszym ciągu ta niepewność była i gdzieś dopiero być może po meczu z Wisłą Kraków, być może po meczu ze Śląskiem Wrocław takim efektownym zaczęło się odbudowywanie tego wizerunku. To był Lech, działał trochę jak taka PR-owa agencja, która starała się odkleić tą łatkę przegrywów, mówiąc wprost, od Lecha Poznań. No i wychodzi na to, że to się udało. Oczywiście, ja myślę, że u zdecydowanej większości kibiców gdzieś na dnie serca w dalszym ciągu istnieje jakaś tam obawa, czy te demony nie powrócą. Czy jednak ten Lech znowu nie okaże się być tym przegrywem, ale te obawy myślę, że już są solidnie przykryte takimi pokładami nadziei na to, jak to będzie wyglądać w kolejnej rundzie. Mówiliśmy o tej próbie charakteru, tu takie ciekawe dosyć określenie, jeżeli chodzi o Filipa Bednarka. Ja mam wrażenie, że tę próbę charakteru też Antonio Milić wytrzymał, bo pamiętajmy też, jego transfer był dosyć taki chłodno przyjęty, tak bym to określił, jeżeli chodzi o kibiców, o całe środowisko, też te niepochlebne opinie płynące z Belgii, jeżeli chodzi o komentarze fanów Anderlechtu, Bruksela. No i droga, jaką wykonał przez te kilka miesięcy Chorwat, to jest naprawdę kapitalna i o tym też świadczy to trafienie, które zanotował w 99. minucie. Okej, można powiedzieć, że tam było w tym trochę przypadku, to gdzieś dobitka, praktycznie na pustą bramkę, ale mimo wszystko to, jak mocny charakter w tym momencie widzimy u Chorwata, to też myślę, że jest jeden z takich fundamentów tej pozycji Lecha, na której się znalazł. Przecież to ja przy jego osobie zawsze troszeczkę inaczej stawiam jak gdyby tę presję, która jest wśród obcokrajowców, a Polaków. Jednak oni, ten część tych informacji do nich nie dociera. Jesteś natury, jesteś troszeczkę odcięty. Nie czyta mediów, nie zna języka. Oczywiście, w szatni się o tym mówi, jak zagrasz słaby mecz, dają sobie sprawę. Zupełnie inaczej, dlatego ten ciężar wśród polskich zawodników jest zdecydowanie wyższy i oni się tym bardziej przyjmują. To jest, żyjesz w tym kraju, jak gdyby każda sytuacja, która się odbywa, gdzieś z twoim udziałem nie korzysta, naturą rzeczy przejmujesz się tym. Natomiast co do Milicia, mnie imponuje jedna rzecz, że on jak uwierzył i strzelił, poprawcie mnie, na pewno strzelił z Wartą Poznań, tak? Bramkę. I z Zagłębiem Lubin. I teraz trzecią. I wiesz co, ja często tą młodym zawodnikom z GES-u tłumaczę. On ma coś takiego, że jak wchodzi w to pole karne, to z przekonaniem, że strzelę tego gola. Już wcześniej, w tym wczorajszym meczu, gdyby mógł strzelić tę bramkę, tam niewiele zabrakło. Tak, że on już nabrał taką pewność, że jest ten fragment w meczu i on wie, że będą sytuacje, albo stały fragment. Ja uwielbiam teraz patrzeć na nich, jak oni z Salamonem jest rzut rożny, chociaż wczoraj te rzuty rożne, akurat tak jak uwielbiam Barego Douglasa, to wczoraj kompletnie u nich się działo to dośrodkowanie. I oni idą, ja widzę, że oni idą z przekonaniem, że coś z tego stałego fragmentu zaraz będzie, że jest z bocznej i to daje ci niesamowity handicap, że to nie jest tylko oparte na Isaku, nie jest oparte na zawodnikach ofensywnych, tylko wykorzystujesz te atuty, które masz, a oni naprawdę reprezentują się bardzo dobrze w grze defensywnej. No i teraz patrzę, jeszcze półtora roku temu bohaterem Lecha, najlepszym zawodnikiem, nawet w tym momencie trudnym był Sadka, tak? I dzisiaj jego wejście do składu, to też będzie ciężar. No właśnie, to najlepiej świadczy o Miliciu, że jednak wygryzł ze składu Luboszatkę, który jeszcze przecież kilka miesięcy temu to od niego się rozpoczynało ustalanie obrony. Zawodnik, który był na Euro. No tak. Oczywiście, podstawowy reprezentant Słowacji, grał na Euro, jakby niepodważalna pozycja i w reprezentacji, i w Lechu Poznań. I nagle się okazało, że trener tak, najpierw go tam wystawał na prawej obronie, a potem jednak stwierdził, że ten duet Salamon-Milić funkcjonuje na tyle dobrze, że nie ma sensu tego burzyć, wprowadzać Luboszatkę. Więc to jest, myślę, najlepsza laurka dla Antonio Milicia, że wygrał tę rywalizację wcale nie dlatego, że Szatka jakoś dramatycznie spuścił z tonu. Miał taki moment, że faktycznie był mocno eksploatowany, bo jeździł na kadrę, grał tam wszystko, później wracał do Lecha, grał wszystko. Natomiast to nie było tak, że Szatka kompletnie przestał grać w piłkę. On po prostu sportowo okazał się lepszy w danym momencie i zasłużenie wygrał rywalizację. No też troszeczkę na usprawiedliwienie Szatki jednak przewaga jest, że trener Skorża chce grać lewonożnym zawodnikiem z tej strony wśród tych stoperów. No i to jest naturalne, ale
też zaimponował mi trener i mówię, porównuję go do tego 2015 roku, jednak szuka tych rozwiązań, próbował tego Szatkę na prawej obronie, tak? Daje większy wachlarz możliwości grania tym zawodnikom. Nie zamyka już ich tylko na jednej pozycji. Jak będzie trzeba, to Szatka, jestem przekonany, że byłby w stanie, gdyby były kontuzje, i zagrać na lewej stronie obrony. No to jest tak uniwersalny zawodnik, tak inteligentny, że on poradziłby sobie praktycznie na każdej z tych formacji. No ale to też pokazuje, że do prawej znowu jest Pereira, jest Czerwiński, jest Szatka. No są opcje, bo zauważmy, że kiedy wystawia Pereirę, daje zdecydowanie więcej możliwości przy wprowadzaniu piłki, przy akcjach ofensywnych. Szatka ma takie, nie Szatka, tylko Pereira ma takie fajne podanie, ciętą piłkę, umie to dobrze wrzucić i dośrodkowania wysokie i takie właśnie cięte w pole karne. No więcej opcji daje w tej ofensywie. Szatka lepiej zabezpiecza jednak i lepiej funkcjonuje w defensywie w momencie, kiedy rywale na skrzydłach gdzieś nabierają tego tempa. Bezpieczniejsze jest wystawienie Szatki, no po prostu daje większą pewność niż w grze defensywnej niż Pereira. W obwodzie jest jeszcze Czerwiński, którego mimo wszystko, i o tym też nie chciałbym, żeby to gdzieś umknęło z przestrzeni medialnej, że odbudował go Skorża. Mówię o Alanie Czerwińskim. No pamiętamy, jak on wyglądał w pierwszych meczach, kiedy musiał zejść w przerwie, czy w Niecieczy, czy zdaje się w Częstochowie. No był bez formy, to było widać po Czerwińskim. A jednak po tych dwóch miesiącach takiej solidnej pracy wrócił i faktycznie złapał nieco lepszą dyspozycję. Nawet zapytałem ostatnio trenera Skorży na konferencji prasowej, czy nie to samo musiałby zrobić z Barrym Douglasem, który chyba też jest troszeczkę w gorszej dyspozycji, że jednak widać było różnicę pomiędzy Reboczo a Douglasem. Reboczo miał wejście Smoka. Później dalej niestety, ją trochę widać. I dalej te różnice trochę widać, więc mam wrażenie, że teraz taką pracę trzeba wykonać z Barrym Douglasem, który grał na koniec, ale pewnie dlatego, że Reboczo był kontuzjowany. No ale to jest ta siła. Przypomnijcie tak, sobie, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jakieś, nie wiem, 7 miesięcy temu na lewej obronie musiał Kamiński w jakimś meczu zagrać. A jak grał Puchacz, który był bez formy, to i tak grał, bo w zasadzie nie było żadnej alternatywy. W obwodzie za to, byli nie? tylko młodzieżowcy. A tu masz teraz naprawdę taką możliwość. To też dobrze działa na szatnie. No, wiesz, że masz tę szansę i jest ta, że tak powiem, hierarchia. Powiedzmy, gdy Reboczo wygrał ten moment, to Barry musiał czekać. I to jest zawsze taki moment. Ty nie zakładaj sobie w głowie, że ty musisz czekać. Ty zakładaj sobie w głowie, że przyjdzie ten moment, w którym powie trener, teraz jest twój moment i ty musisz być gotowy. I czasami będziesz czekał na to, nie wiem, 10 kolejek, a czasami będzie, że już w trzeciej kolejce wchodzisz i zobaczcie, tak z pierwszego wyjścia właśnie taką szansę wykorzystał Bednarek. Takie szanse dostał też Barry Douglas. Teraz Alan Czerwiński w tej końcówce. Ja miałem akurat przyjemność być teraz na Bułgarskiej w tygodniu i rozmawiałem z Alanem. No, znam go bardzo dobrze, bo prowadziłem go też w Katowicach i to jest taki chłopak, który oddaje zawsze serce, 200%, ale sam powiedział, że no jednak on nie był w takich klubach jak Lech Poznań. Nie? To potrzeba. My szybko chcemy tych zawodników, żeby oni weszli na ten poziom i ja myślę, że czas będzie grał na jego korzyść i to naprawdę będzie jeszcze zawodnik, który da fajny impuls, a pamiętajmy, musi mieć kadrę 25 zawodników, nie 12, 11, a 25 i to są zawodnicy, którzy będą na wagę złota w tej rundzie rewanżowej. A przecież jakiś czas temu jeszcze rozmawialiśmy, nie wiem, czy nawet nie wspólnie w tym magazynie, o tym, że być może Alan Czerwiński potrzebowałby po prostu wypożyczenia, zmiany otoczenia. Takie głosy też się pojawiały. Natomiast jest jeszcze jeden zawodnik, z którym Antonio Milić wygrał rywalizację, choć nie było to może najtrudniejsze zadanie z uwagi na liczne kontuzje. Tomasz Rogne. Norwek żegna się już oficjalnie z Lechem Poznań. Jego kontrakt wygasa z końcem grudnia. 4 lata. Myślę, że to też szmat czasu, patrząc na obecną kadrę Lecha. Jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w talii trenera Macieja Skorży. Panowie, zapytam was, jak wy zapamiętacie Tomasa Rogne, jeżeli chodzi o jego przygodę z Lechem Poznań? Ja myślę, że to nie będzie specjalnie odkrywcze, jeżeli powiem, że to widać, że facet z potencjałem piłkarskim dużym, który po prostu chyba nie ma zdrowia do profesjonalnej piłki nożnej, a przynajmniej nie na takim najwyższym poziomie, bo gdyby on miał lepsze zdrowie, to raz, że nie grałby w polskiej lidze, tylko już w Celtiku by się pewnie przebił, bo widać, że umiejętności piłkarskie są, no ale niestety nie ten skład chyba ciała, kości i tak dalej, tam co chwilę gdzieś coś pękało, coś strzelało i szkoda go, tak po prostu go szkoda, że on więcej czasu spędzał w gabinetach lekarskich niż na boisku, bo miał taki moment za trenera Żurawia, że no, to był podstawowy obrońca Lecha Poznań, zdecydowanie. To od niego się skład rozpoczynał i niestety miał też przypadłość, że kiedy już łapał najwyższą dyspozycję, kiedy wyglądał jak profesor, no to nagle 2-3 mecze. To nie zawsze były jakieś długie kontuzje, bo to nie strzelały mu więzadła. To były jakieś drobne kontuzje, które
tak irytująco wybijały z rytmu. To było tak, że no jeden mecz, tu musi w przerwie zejść, tu na rozgrzewce się jakiegoś urazu nabawił. No ciężko oprzeć jakąś defensywę, jakąś wizję budowy, obrony na gościu, który co chwilę może wypaść. To też trenerowi nie daje jakiejkolwiek jakby takiej pewności, że no, będzie rok nagrał i tutaj mam spokój. A tym bardziej, tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi tutaj o środkowego obrońcę, no tam potrzebujesz mieć stabilizacji, potrzebujesz czegoś takiego fundamentu wylanego, który będzie. Ja myślę, że szkoda mi takiego ludzkiego spojrzenia, że odchodzi w tej rundzie, bo myślę, żeby, no ja wierzę w to, co się wydarzy w czerwcu, więc troszeczkę mi szkoda, że taka decyzja zapadła, ale widać, że tam jest chemia, ona zapadła pewnie obopólnie i poza jak gdyby tutaj... kontrakt mu się po prostu kończy, więc trzeba by go przedłużyć. Jasne. No z tego, to nawet przepraszam, ale tego nie dostrzegłem. Natomiast miałem też sygnał od ludzi, którzy pracują, że to naprawdę był wartościowy człowiek. To świetny, mógł być świetny piłkarz, ale tak jak wspomniałeś, no czasami te funkcje zdrowotne, ty na to nie masz wpływu, bo na pewno on się prowadził wzorowo. No i... właśnie, bo to też warto podkreślić, że to nie był zawodnik, że miał kontuzję, bo nie dbał o siebie, no, bo tacy piłkarze też się zdarzają, że są tak kontuzjogenni, ale tak pomagają tym kontuzjom trochę. A on jednak no, pełen profesjonalista, który po prostu, no tak jest, że genetycznie czasami ktoś jest bardziej podatny, a ktoś trochę mniej, a on był naprawdę bardzo podatny na te urazy. No dlatego Norwegowi życzymy na pewno zdrowia i dalszej pomyślnej kariery już bez kontuzji, miejmy nadzieję bez tych mikro urazów. Na koniec tematu Lecha Poznań, bo już tak mamy, zostało nam kilkanaście minut, chciałbym, żeby jeszcze ten temat warty został oczywiście poruszony, z racji, że to jest program o poznańskich klubach. Na koniec Adriel Baluła, Michał Skuraś. Ten wątek wydaje mi się być dość interesujący, bo tak, kibice i nie tylko kibice, wszyscy mam wrażenie, trochę domagaliśmy się tego, żeby Michał Skuraś po tych bardzo dobrych wejściach jako joker w poprzednich kilku spotkaniach, żeby trafił do tej podstawowej jedenastki, żeby zastąpił Adriela Baluę od pierwszych minut. I mam wrażenie, że on tej szansy troszeczkę nie wykorzystał, jeżeli chodzi o to poprzednie spotkanie, o ten mecz wczorajszy. Nie wiem, Darku, zgodzisz się ze mną? Wiesz co, no to teraz poruszyłeś znowu aspekt drugiego zawodnika, który ma mocno, że tak powiem, podgórkę, jak gdyby oczekiwania w stosunku do niego. Ja cały czas w niego wierzę. Ja widzę w nim potencjał szybkościowy i widzę taki potencjał. I też ja nie zapominam, że w budowie zespołu my sobie wyobrażamy tak, że każdy, który miałby wejść teraz, zagrać cuda. Czasami będziesz potrzebował zawodnika na 20 minut, na 10 minut w kluczowym. Czasami on wejdzie 7 razy z rzędu jako zmiennik i da dobrą rolę i w tym 8 dostanie szansę. Ja uważam, że on źle nie zagrał w tym meczu. Zagrał na takim poziomie, bo zawsze oceniam taką stabilizację całego zespołu. Od pewnego czasu nie ma w zespole Lecha takiego zawodnika, który by był całkowicie, nie wiem, przechodzisz na mecz i mówisz, o, ten fatalnie gra 10. Jednak ten poziom tej grupy się utrzymuje na dobrym poziomie i do Skurasia ja uważam, że to jest cenny zawodnik, że on będzie otrzymywał szansę. Co więcej, jak wspomniałeś Baluę, trochę jestem rozczarowany jego końcówką sezonu i uważam, że tu była zdecydowanie słabsza. Zresztą też znamienna była ta wypowiedź trenera Skorzy, który wie, że to jest zawodnik z gigantycznym potencjałem w jego ocenie, natomiast nie potrafi go jeszcze wykorzystać, tak? Nie potrafi jeszcze wszystkiego, co Baluła może zaproponować. Przypomnijmy sobie świetną asystę w Lubinie, gdzie posłał piłkę. Tutaj też był krok od strzelenia gola w wczorajszym meczu. Po takim uderzeniu piłka przeszła obok dalszego słupka. Ta rywalizacja gdzieś wytworzy tego lidera. Jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast z drugiej strony zawsze masz tę alternatywę. No jest słabszy Baluła, wchodzi Skuraś. Będzie grał trochę słabiej Skuraś, będzie wchodził Baluła. A kto wie, czy trener Skorża nie będzie myślał jeszcze o kimś, kto mógłby w zimie właśnie na tę pozycję skrzydła. Myślę, że musi myśleć, bo w perspektywie jest odejście Kamińskiego bardzo prawdopodobne, więc no, mówi się, że kadry na europejskie puchary buduje się zimą, a nie latem, więc jeśli Lech myśli o tym, żeby nie tylko to mistrzostwo zdobyć, ale także, żeby jednak w tych pucharach na stulecie coś zdziałać, to fajnie by było sprowadzić jakiegoś skrzydłowego, który z miejsca mógłby Kamińskiego latem zastąpić, a umówmy się, odejście Kamińskiego latem jest bardzo prawdopodobne. Ja z Baluą mam taki problem, że widać, że to jest zawodnik, który jeśli jest w formie, to będzie wyróżniającym się piłkarzem na tle ligi, bo jego umiejętności dribblingu, znaczy to jest typ zawodnika, dla którego kibice przychodzą na stadiony. Jak widzą tak efektownie grającego zawodnika, który potrafi sobie na małej przestrzeni minąć 3-4
Czech, który także potrafi gdzieś objechać piłkarza, rywala, który ma niesamowity gaz, umiejętność wejścia w pole karne, który potrafi zrobić różnicę w trudnym momencie, kiedy drużynie nie idzie, a on jedną jakąś dynamiczną akcją gdzieś potrafi tego wiatru w żagle dodać. No tylko faktycznie z efektywnością jest później problem, bo co z tego, że minie dwóch, skoro na trzecim się zatrzyma i tak żadnych liczb z tego nie ma. Czasami mam wrażenie, że problemem Adriela Balogu jest to, że właśnie za szybko się podpala, to znaczy minął dwóch, chce jeszcze trzeciego, chce jeszcze czwartego, troszkę za dużo jest z tym grania pod publiczkę, a za mało rozejrzenia się i grania dla drużyny. Jeśli poprawi te elementy, jeśli faktycznie zacznie grać nieco bardziej drużynowo, no to będzie piłkarz, dla którego będą kibice na stadion przychodzić, tak jak w tym momencie dla Amarala. Ale też nie dziwię się tym kibicom, którzy już czują lekką irytację patrząc na Balogę, bo no troszkę faktycznie ma taki moment, w którym tego potencjału nie wykorzystuje. No, tych liczb na pewno brakuje skrzydłowemu z Wybrzeża Kości Słoniowej. Miejmy nadzieję, że ta rywalizacja będzie faktycznie przebiegać tak, jak powiedziałeś, i że ten lider wytworzy się być może już w tej przerwie zimowej, kto wie, być może w sparingach też tego wiatru w żagle trochę nabierze, czy to Michał Skóreś, czy to Adriel Balogha, a życzmy sobie, żeby obaj nabrali tego wiatru w żagle i stanowili o mocnym osile zespołu Lecha Poznań. Lech kończy rok na pozycji lidera po 13 latach. Po raz pierwszy taka sytuacja od 13 lat ma miejsce, jeżeli chodzi o przerwę zimową. 4 punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. Pogoń, która też złapała zadyszkę. No i właśnie, może w tym momencie obejrzyjmy sobie krótki materiał o meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin. Warta Poznań traci zwycięstwo w ostatnich sekundach spotkania. Do 95. minuty Zieloni prowadzili z wiceliderem tabeli PKOBP Ekstraklasy Pogonią Szczecin 1-0. Gdyby ktoś mi 3 godziny temu powiedział, że będziemy smutni, bo zremisowaliśmy z Pogonią, to uznałbym, że jest to ktoś, kto jest szalony, bo wiadomo, że Pogoń jest świetną drużyną i wszystko ostatnio tutaj się zazębiało. Praktycznie ze wszystkimi wygrywali swoje mecze. W ostatnich 11 kolejkach Pogoń triumfowała 7-krotnie. Jednak w sobotę Warta Poznań postawiła wiceliderom twarde warunki gry. Bramkę dla Zielonych zdobył w 74. minucie niezawodny w ostatnich kolejkach Adam Zrelak. Słowak strzelał bramkę w każdym z ostatnich 3 spotkań Warty. Warciarzy dopadły jednak demony ze spotkania z Wisłą Kraków. W 95. minucie gry dla Pogoni Szczecin strzelił Konstantinos Triantafylopoulos. No a w naszej szatni teraz jest bardzo smutno. No bo taki przebieg tego spotkania w tym sezonie był już nie pierwszy raz. Natomiast trzeba patrzeć do przodu. Zdobyliśmy 5 punktów w ostatnich 3 meczach, grając z trudnymi rywalami. Lepsza forma w ostatnich tygodniach sprawia, że Warta Poznań w przypadku braku zwycięstw Legii i Górnika Łęczna spędzi przerwę zimową nad strefą spadkową. Warta Poznań remisuje z Pogonią Szczecin 1-1. No i faktycznie, zgadzając się z trenerem Szulczkiem, idąc za słowami trenera Dawida Szulczka, że to jest niesamowita sytuacja, że po spotkaniu drużyny ze strefy spadkowej, bo taką na chwilę obecną jest Warta Poznań, z wiceliderem PKOBP Ekstraklasy, czyli Pogonią Szczecin, to, że Warta będzie czuła niedosyt po takim meczu, no to jest rzecz wręcz, no nie powiem niemożliwa, ale niebywała, może nieczęsta. No tak, to jest oczywiste, że czujesz niedosyt, kiedy tracisz bramkę w 95 minucie, to nawet gdyby z Realem Madryt stracili bramkę w 94 minucie, to czuliby niedosyt i to jest naturalny odruch sportowca, natomiast za chwilę do nich dojdzie, że to naprawdę fajny wynik, tym bardziej kiedy patrzy się na grę Warty Poznań, bo jestem zdania, że to jeśli nie był najlepszy, to może jeden z najlepszych meczów Warty Poznań w tym sezonie. Przecież to, jak oni zneutralizowali Pogoń, która kompletnie nie miała nic do powiedzenia, jeśli chodzi o ofensywę w tym meczu, która nie potrafiła sobie pół sytuacji tak naprawdę wykreować. Przecież Adrian Listo w zasadzie był bezrobotny zupełnie. Przez cały ten mecz, no to tylko pokazuje, że Warta naprawdę zaczyna w tej końcówce roku grać fajnie w piłkę i zaczyna dawać nadzieję na to, że ta walka o utrzymanie wcale nie jest jeszcze zakończona, jak się wydawało miesiąc czy 2 miesiące temu. Oczywiście no to jest już duży pech, jeżeli jedyny błąd popełniasz w 95 minucie, gdzie tam Triantafylopoulos miał zdecydowanie za dużo miejsca w polu karnym zostawione, ale to też wynikało z tego, że Pogoń już w zasadzie całą ławą szła w to pole karne, licząc na jakiś cud, że uda im się wyrównać. To Warty dojdzie, że kawał dobrej roboty w tym meczu odwaliła. Nie tylko w tym, bo także ze Śląskiem Wrocław, także z Wisłą Kraków. Z Wisłą Kraków, tak.
To też pokazuje, jak w piłce ważne jest zamykanie spotkań. Kiedy prowadzisz 1-0, nie możesz się skupiać tylko już dobra, jakoś dowieźmy to, dowieźmy. I myślę, że to już jest nauczka dla Warty Poznań, że jednak trzeba myśleć o tym, żeby pójść po drugą bramkę. Ja nie mówię o tym, żeby znowu wyskakiwać do jakiegoś wysokiego pressingu, to wszystko trzeba z głową robić. Natomiast miałem też wrażenie, że Warta troszkę czuła po tej 75. minucie, kiedy Zrelak trafił, że no to mamy już to, co chcieliśmy, teraz już tylko się brońmy. Ta obrona naprawdę dobrze Warcie wychodziła, ale chyba jednak to myślenie trzeba troszkę zweryfikować i te proporcje muszą iść też w stronę ofensywy, to znaczy trzeba jednak do tych kontrataków z chociażby jednym albo drugim piłkarzem więcej ruszać, żeby dać sobie szansę na to, by ten wynik podwyższyć, bo chociażby widzimy mecz z Śląskiem Wrocław. Warta podwyższyła na 2-0 i od razu to dało ten jakby w miarę komfort bezpieczeństwa, że nawet jeśli Śląsk trafił, to już nie zdążył wyrównać. A w meczach z Wisłą czy w meczach z Pogonią tego troszkę zabrakło, to znaczy Warta wychodząc do tych kontrataków, to już pod koniec wyglądało tak, że wybijała piłki na Zrelaka i jego jedynym zadaniem było jak najdłużej przetrzymanie tej piłki na połowie rywala, żeby zabrać trochę tych cennych sekund. Ale i tak myślę, że takie nauczki mogą procentować na przyszłość, tym bardziej, że widać jakiś promyczek nadziei dla Warty Poznań. Trochę szkoda, że ten rok się kończy, prawda, jeżeli chodzi o Wartę, no bo faktycznie ta forma z tygodnia na tydzień, mam wrażenie, rosła. No, nastąpiła zmiana trenera, chociaż ja zawsze będę wspominał, że to, co zrobił z tym zespołem trener Tworek, to w Poznaniu nikt tego nie zapomni i ta decyzja była odważna. Widać, że przyszedł trener, który szuka pomysłu na każdego rywala. Chciał wycisnąć maksa, co będzie można zrobić w tych meczach i my mówimy o tym meczu z Pogonią, ale przecież w derbach z Lechem Warta też prezentowała się, była tak skoncentrowana, grała szóstką praktycznie w obronie, stworzyła sobie sytuację, która gdyby Bednarek nie wiem, jakimś cudem nie wybronił tego strzału z relaka, to też Lech miałby bardzo trudno w tym spotkaniu. To jest dokładnie to, co ty mówisz. Jeśli nie wbijesz gola przy takim zespole, w takiej sytuacji na dwa, nie dasz tego oddechu i nie postraszysz nawet dobrymi akcjami zaczepnymi rywala, to z biegiem minuty oni i tak będą przesuwali to. Dojdzie do takiej sytuacji. Ja trochę tak pół żartem śmieję się trochę z tych dywagacji, zawsze o 94. Ja uważam, że więcej właśnie goli pada w tych 94. Zdecydowanie więcej niż w pierwszej minucie. No, to jest taki moment w meczu, że ty już nie masz nic do stracenia. Czy stracisz drugą, no to przegrasz, a często jest tak, że ten zespół, który bazuje gdzieś od 70 minuty na takiej defensywie, no samoistnie wraca pod swoje pole karne. Zaprasza i często z przypadku. Powiedziałeś, to znaczy nawet nie chodzi o to, żeby zabijać mecz drugą bramką, bo to jak się uda, to świetnie, ale nie zawsze to się uda. Chodzi o to, żeby nawet postraszyć rywala. Gdyby Warta chociaż troszkę bardziej postraszyła tego rywala, to jest szansa, że ten Triantafylopoulos w 95 nie poszedłby w pole karnym, tylko by został, bo by się Pogoń bała, że za chwilę pójdzie kontra i będzie 2-0, a Pogoń już widziała, że ta Warta w zasadzie nie myśli o ofensywie, to ten Triantafylopoulos poszedł w polu karnym i się znalazł w polu karnym Warty i trafił na 1-1. I to są właśnie te momenty, te detale, które decydują na ostatecznym wyniku. Tak jak mówimy w kontekście Lecha o piłkarzach jak João Amaral czy Bartosz Salamon, że bez nich drużyna nie funkcjonowałaby najlepiej, tak wydaje mi się, że w kontekście Warty Robert Iwanow i Adam Zrelak to są dwa nazwiska, bez których drużyna Zielonych może miałaby duże problemy, gdyby nie te dwa nazwiska, szczególnie w tych kilku ostatnich meczach, bo mam wrażenie, że zarówno Iwanow trzymał tę defensywę w ryzach, jak i Adam Zrelak potrafił dać od siebie coś ekstra, bo te jego bramki też nie zawsze są takie łatwe wcale, z łatwych pozycji strzelane. Znaczy, dla mnie Iwanow to jeden z lepszych obrońców w tym momencie w lidze, to jakby nie chcę tutaj zbyt dużych słów użyć, ale faktycznie jeżeli on łapie formę, to do świetnej obrony dokłada też coś z przodu, jakieś liczby z przodu, asysty na środkowego obrońcę, no przecież to, co on akcję zrobił w Szczecinie, to naprawdę to środkowy obrońca w takiej akcji to rzadko kiedy się zdarza, więc naprawdę Robert Iwanow w formie to widać, że jest kawał grajka. No, druga runda z rzędu trafił się piłkarz w Warcie po skrzydłowym, Baku. Po Baku, który pokazał się i to jest też, że tak powiem, siła takich klubów jak Warta Poznań. Jeśli chcesz przyjechać do tego kraju jako obcokrajowiec, pokazać, ja jestem też przekonany, przede wszystkim nie u Iwanowa bije taka inteligencja boiskowa, takie te wszystkie decyzje są przemyślane i spokój na boisku. I tak jak patrzysz na niego, to nie jest takie na raz, tylko on jest bardzo inteligentny, no i on by pasował do dobrze grającego zespołu piłką, dobrze się ustawia, no i ma też to, co powiedziałeś, ten handicap w akcjach, bo daje bezpośrednie przełożenie na punkty, więc na pewno duży plus. No, ja myślę, że Warta
idealnie zakończył się ten rok, bo zaczęła punktować i jak gdyby jest ta szansa. Pewnie apetyty byłyby większe, gdyby się z Wisłą Kraków udało jasne i ze Szczecina też przywieźć te w sumie cztery punkty więcej. Natomiast w sytuacji, w której obejmował zespół trener Szulczek, jest progres, jest ta wiara i zaczynasz ten okres przygotowawczy nie od ostatniego meczu, który przegrałeś, tylko od meczu, który zremisowałeś na twoich warunkach w Szczecinie, więc na pewno jest dobry żar w tym kominku, żeby ten okres przygotowawczy i też myślę, że większa wiara w całym zarządzie Warty, żeby powalczyć o to i to jest całkiem realna szansa, żeby się utrzymać, co oczywiście jest dla nas, dla Poznania bardzo ważnym aspektem, bo chcemy mieć dalej dwa zespoły w Ekstraklasie. Nie zapominajmy o tym, że Warta jeszcze nie tak dawno wcale nie potrafiła regularnie punktować. Teraz te punkty są zdobywane, czy to jeden, czy trzy w miarę regularnie. Tyle, jeżeli chodzi o temat Warty Poznań, niestety w tym odcinku. Nie mówię niestety, no bo już nasz magazyn zmierza do końca, tak więc musimy się pożegnać. Dzisiaj wraz ze mną w studiu byli Dariusz Motała, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A także Dawid Cytrowski, ukłony. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy za uwagę, dziękujemy za poświęconą niemal godzinkę, jeżeli chodzi o tę dyskusję o Lechu i o Warcie Poznań. Za tydzień podsumowanie 2021 roku w wykonaniu kolejorza, a za dwa tygodnie to samo, ale w kontekście Warty Poznań. Do zobaczenia. We'll be right back.